Wracajmy jednak do kraju. Tu na szczęście nic groźnego nie widać. Wprawdzie na Rzeszowszczyźnie temperatura spadła poniżej zera, no i jeszcze 0 stopni mamy na Lubelszczyźnie i Małopolsce, ale to w końcu luty i nie ma się. Napotkać na Pomorzu, Kujawach, Wielkopolsce oraz na Rzeszowszczyźnie. Zwykle służą za wierzchowce, źródło mleka i wełny. W Polsce pracują jako drwale. Na niecodzienny sposób wykorzystania umiejętności wielbłądów wpadli pracownicy zoo w Gdańsku Oliwie. Zwierzęta usuwają korę ze ściętych drzew. Dla dromaderów i baktrianów to nie nowość, bo tak robią w środowisku naturalnym. Dlatego ze smakiem zjadają korę, a pnie trafiają do stolarni. I tak sobie wielbłądy pracują, pracują, a garby dawno już im wyrosły. Proszę Państwa, ten, kto dziś wchodzi w 54. urodziny... Jacku, co ty tam robisz? Ach, co ty tam chowałeś? Nie pokazuj, wodę, bo to będzie reklama. Nie będzie reklamy, jeszcze raz doleję sobie. O, bardzo proszę. Zajęte biegiem koni nie protestowały. A co przyszło do głowy młodemu mężczyźnie? Był w świetnym nastroju po wieczorze kawalerskim z kolegami. W ostatnim wolnościowym zrywie chciał jeszcze raz na chwilę poderwać się do lotu. Potem w małżeńskim stanie już zabraknie skrzydeł. Polityczny życiorys podwójnego premiera, obecnie wicepremiera, ma dla Państwa Krzysztof Skórzyński. W zeszłej kadencji o Polskim Stronnictwie Ludowym można było powiedzieć tylko tyle, że jest. Nie wykazywali się jakąś niebywałą. To był Krzysztof Skórzyński. Musimy przerwać te relacje. Może nie są zwolenniczkami tipsów, bo utrudniałoby im to znacznie ruchy, ale piłowanie pazurków czemu nie? Sita i Baby, słonice z krakowskiego zoo, jak przystało na prawdziwe kobiety, potrafią wiele znieść, żeby wyglądać olśniewająco. W tym momencie robimy manikir jakby kobiety, w końcu to też kobieta, tylko troszkę większa. Piłujemy z kopytko z tego względu, żeby po prostu narasta jedno na drugie, a tak u człowieka paznokieć po prostu. Rośnie i trzeba go w końcu przyciąć, bo będzie za długi, żeby nie było martwych kawałków kopytka. Kobiety używają lakierów do paznokci, a ja używam takiej pasty, żeby nawilżać skórki, żeby nie pękały. Przede wszystkim sposób, w jaki szkolił przyszłych oficerów. Ja przypomnę, że normalnie takie szkolenie powinno trwać minimum rok, natomiast służba uzupełniająca około 3 lat. W przypadku Macierewicza wyglądało to zupełnie inaczej. No, w przypadku naszej reporterki nie wyglądało. Niestety, proszę Państwa, ciemność zapadła. Gdy za oknem szaro, Polacy chętnie korzystają ze sztucznego słońca. Ale żeby przyciągnąć jeszcze więcej klientów, firmy prześcigają się w pomysłach, niekiedy dość kontrowersyjnych. Na pomysł koedukacyjnej kabiny opalającej wpadła właścicielka solarium z Opola. Chętnych nie brakuje. No, podwójne opalanie przeszliśmy. Koedukacyjna kabina to dwa stojące obok siebie łóżka. Można pójść z kimś znajomym albo poczekać na towarzystwo. Będzie dobrze, jeśli dodatkowo będzie można tutaj kogoś poznać. Zakładając, przychodzi pani samotna, która poszukuje dodatkowych przygód, wchodzi do kabiny. Wchodzi do kabiny, ale musi zaakceptować regulamin, który mówi, że trzeba wyrazić zgodę na to, że podczas opalania może dołączyć ktoś jeszcze. Oprócz tego w 5 minut od zakończenia opalania trzeba opuścić kabinę. To jednak klientów nie odstrasza.